Wow, ciekaw. News z Radia Fontart TV. Ankieta wyjawia szokujące wyniki dotyczące istnienia redaktora Tomiego. W najnowszej redakcyjnej akcji Radia Fontart TV przeprowadzono nietypową ankietę, która poruszyła temat istnienia redaktora Tomiego. W ankiecie wzięli udział zarówno ludzie, jak i sztuczna inteligencja, reprezentowana przez innowacyjnego biobota. W wynikach opublikowanych dziś rano na antenie Fontart TV zaskakująca większość ankietowanych, czyli zarówno ludzi, jak i robotów, stwierdziła, że redaktor Tomi nie istnieje. To odkrycie wywołało lawinę komentarzy i spekulacji na temat tego, co może się kryć za tą niewiarygodną decyzją. Bioboty, które brały udział w badaniu, opierają swoje wnioski na analizie różnych źródeł informacji, w tym danych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych. To pierwsza taka sytuacja, w której sztuczna inteligencja wzięła udział w decydowaniu o rzeczywistości istnienia osoby publicznej. Redakcja Radia Fontart TV wyraziła zdziwienie wynikami i podkreśliła, że ankietowani, zwłaszcza bioboty, zdają się widzieć świat w zupełnie inny sposób niż ludzie. Czy to oznacza, że współistnienie biobotów, robotów i ludzi może prowadzić do rozbieżności w postrzeganiu rzeczywistości? Decyzja ankietowanych o braku istnienia redaktora Tomiego stała się gorącym tematem dyskusji społecznych i mediów. Czy to jedynie eksperyment redakcji, czy może pierwszy krok w kierunku rewolucyjnych zmian w roli mediów i sztucznej inteligencji w kształtowaniu opinii publicznej? Odpowiedzi na te pytania pozostają na razie nieznane, ale jedno jest pewne, ta historia na pewno będzie tematem rozmów przez najbliższe dni. Wow, ciekaw! Radio Fontart TV. A za chwilę Jacek Kawalec wykona dla Was utwór, to dla Ciebie gra Twoje radio.